Dlaczego wziąłeś udział w castingu? Bo zawsze jest to dobra zabawa, możliwość poznania dużej grupy ciekawych ludzi. Nigdy nie wiążę tego z dużymi możliwościami osiągnięcia i pracy w telewizji, ale bardziej od strony towarzyskiej i takiej zabawowej. Jak wyglądał sam casting? Bardzo prosto i bardzo przyjemnie. Trzeba było zmieścić się w minucie i przedstawić, zaprezentować siebie, a później z drugą osobą, która brała udział w castingu, przeprowadzić wywiad. I to tylko tyle. Odbywa się casting na prezenterów do telewizji Patio TV. Jak wyglądały przygotowania, jak trwają przesłuchania? No, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że tak dużo osób było zainteresowanych naszym castingiem. Szukamy prowadzących do różnych programów tak naprawdę, i do rozrywkowych, i do bardziej edukacyjnych. No i zobaczymy. Jaką osobowość powinna posiadać osoba? Jaka powinna być, żeby zostać prezenterem? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że wydaje mi się, że to zależy też od programu. Na pewno to powinna być osobowość, ale to jest na tyle szerokie pojęcie, że chyba ciężko powiedzieć w kilku zdaniach właściwie, kim powinna być taka osoba. Powinna mieć po prostu to coś w sobie, co będzie przyciągało nas do programu i będziemy chcieli go oglądać. Wachlarz programów jest bardzo szeroki. Są to programy edukacyjne, poradnikowe, w dużym skrócie. Natomiast chcemy tak naprawdę stworzyć telewizję, która właśnie z jednej strony niosłaby fajne wartości edukacyjne, ale nie byłaby nudna. No zobaczymy, czy nam się to uda.